Gmina Świętochłowice planuje zaprojektowanie i wykonanie robót rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie ośrodka sportu i rekreacji Skałka. Projekt rewitalizacji kąpieliska Skałka w Świętochłowicach doprowadzi do przekształcenia istniejącego zespołu basenów kąpielowych w nowoczesne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Świętochłowic i okolic. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się kilka działań. Pierwszym z nich jest przebudowa basenu głównego wraz z budową atrakcji wodnych. Powierzchnia lustra wody basenu głównego to 1200 m2. Basen ten będzie posiadał krystalicznie czystą wodę, a jego głębokość i kształt będą zróżnicowane i dostosowane do potrzeb użytkowników. Basen będzie też podzielony na kilka funkcji: na część sportową, wyposażoną w cztery tory pływackie, część rekreacyjną o głębokości 1,5 m oraz część plażową o głębokości jednego metra. Basen będzie miał także wiele atrakcji wodnych, m.in. dużą zjeżdżalnię rynnową, zjeżdżalnię prostą, gejzery i leżanki napowietrzające na 5 osób, masażery karku, skałkę do skoków. Całość otoczona będzie piaszczystymi oraz trawiastymi plażami. Drugim działaniem jest budowa tzw. strefy regeneracyjnej dla basenu głównego. Strefa ta to biologiczny system oczyszczania wody, wybudowany jako osobny zbiornik wodny. W projekcie rewitalizacji zaproponowano użycie najnowocześniejszej technologii oczyszczania i regeneracji wody w basenach kąpieliskowych, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego. Wykorzystanie takiej technologii sprawia, że filtracja wody basenowej odbywa się w sposób naturalny, dzięki roślinom, przyjaznym dla człowieka bakteriom i specjalnie dobranej mieszance kruszyw. Strefa regeneracyjna to nie tylko filtr dla basenu głównego. Zbudowana będzie tutaj ścieżka dydaktyczna, gdzie nasi najmłodsi wraz z rodzicami będą mogli dowiedzieć się czegoś więcej na temat wykorzystanych roślin. Kolejne działania to budowa Parku Linowego. Park Linowy będzie miał formę drewnianego fortu z miejscami do wspinania się po linach lub drewnianych urządzeniach zaprojektowanych odpowiednio dla dzieci i młodzieży. Projekt przewiduje budowę czterech zestawów tras atrakcji linowych na rosnących drzewach. Trasa szkoleniowa składająca się z trzech przeszkód linowych, trasa dla małych dzieci, składająca się z dwunastu przeszkód linowych, trasa średnia, składająca się z osiemnastu przeszkód linowych, trasa trudna, składająca się z dwudziestu przeszkód linowych. Kąpielisko jako obiekt powinno spełniać kilka funkcji. Sportową, rekreacyjną, zdrowotną, edukacyjną, wypoczynkową. Dlatego też zaplanowano budowę obiektu wielofunkcyjnego, w którym znajdować się będzie sześć boisk do gry w skłosza. Dwie sale do fitness, kawiarnia oraz biura administracji obiektu. Istniejący budynek filtrów będzie wykorzystany jako zaplecze techniczne dla obsługi technicznej basenu. W górnej części budynku zamontowane zostaną kolektory słoneczne, które podgrzewać będą wodę w głównym basenie. Na terenie kąpieliska przewiduje się budowę ścianki wspinaczkowej o powierzchni 50 m2, tuż obok boiska do gry w siatkówkę. Podsumujmy, dlaczego zatem warto zainwestować w ten projekt. Budując kąpielisko w najnowocześniejszej technologii biologicznego oczyszczania wody, świętochłowice staną się pionierami tego typu rozwiązań w Polsce. Naturalny system oczyszczania wody funkcjonuje od 20 lat w ponad 500 stawach i basenach o wielkości od 50 do 9000 m2 lustra wody. Woda w stawach wykonanych w tej technologii oczyszcza się biologicznie oznacza to brak chemii, minimalną obsługę techniczną oraz znikome koszty po wybudowaniu basenu. Budując kąpielisko w technologii naturalnego stawu kąpielowego, znacznie obniżamy koszty związane z eksploatacją samego obiektu. Innowacyjność, prestiż, ekologiczność, naturalność, ekonomiczność, oszczędność, świętochłowice bliżej niż myślisz.